Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Wolves. Nasz menedżer John Brady, jak widzicie, tutaj się nam udało już pokupować paru zawodników. Cholera, znowu mi się ściszyło, bo pada włączałem. Udało mi się już pokupować paru zawodników, jak widzicie. Tutaj jest formacja domyślna, jaką grał Wolverhampton, ale my gramy 4-1-2-1-2, trochę zedytowaną. Już wam pokazuję, co i jak tutaj. Udało się nam zakupić Rafaela, jak widzicie, tego świetnego 23-latka i osłabiliśmy tym samym Manchester United. Udało się nam również kupić Papisa Dembélé-Cissé, nie pamiętam do końca ile, ale osłabiliśmy w tym momencie również Newcastle United, więc to jest naprawdę bardzo dobre. I wiele osób wyzywało. Ejtowaliście mnie, że Lucas Piazon to jest przecież lewy skrzydłowy. Nie, Piazon to nie jest lewy skrzydłowy. Piazon, jak już, to jest SPO, który może grać na lewej pomocy, ale może również grać na SP. Jak widzicie, gra tutaj na SP i on może grać jako SP, więc tutaj sobie gra. Tak. Kogo mi jeszcze proponowaliście, abym kupił? Proponowaliście mi, żebym kupił sobie jakiegoś bramkarza. Tutaj mówiliście kogoś z dwójki, Szczęsny Tytoń. Albo, i na lewą obronę to tutaj Cristito albo Quintrao. I albo kogoś z globalnej na te dwie pozycje. I na atak to jeszcze mi proponowaliście, abym spróbował jeszcze sobie zakupić Benteke z Aston Villa. No więc co, nie przedłużając się, przejdźmy tutaj do globalnej sieci transferowej. Tutaj mamy aktualizację w sprawie kogo. Sprawie Tytonia, ale do niego jeszcze pozostały 3 dni. Dobra. Wyślemy sobie naszego drugiego skauta. Gdzie sobie wyślemy? A wyślemy go sobie może do Anglii. Do Anglii, okej. Ten jest już w podróży i sobie poszukamy teraz. Tak, chcę tutaj ustalić teraz wytyczne. Dobra, dodajemy wytyczną i jak mówiłem, szukamy najpierw lewego obrońcy jakiegoś tutaj. Może skupione na ataku, bo będzie ten członek postawy jedenastki silny. Dobra, i tyle nam starczy. Miejmy nadzieję, że kogoś nam tutaj znajdzie dobrego. I teraz sobie przejdźmy do scout w drodze. Są przecież wszystkie wytyczne. Dobra, i teraz sobie przejdźmy do konkretnego szukania zawodników. I znaleźliśmy sobie Benteke. Jest Benteke, tak, jest Christian Benteke. O nim wiemy praktycznie wszystko, ponieważ jest bardzo popularnym zawodnikiem. Ma aż 90 siły i ma naprawdę całkiem dobre pace'a, bo ma 82 pace'a, co czyni z niego naprawdę bestię. No tak samo jak z Lukaku, tak? To są dwie po prostu bestie i wydaje mi się, że ci zawodnicy będą po prostu niesamowici, jeżeli chodzi. I mamy właśnie, jak widzicie, tutaj pełny skład i teraz właśnie sobie przechodzimy do sprzedaży zawodników. Trzeba posprzedawać zawodników, którzy są po prostu starzy, a po prostu nie mają imponującego overalla, tak jest. Dobra, mamy tutaj Kotorowski, no Kotorowski u nas zostaje. Mark Geiter, on może sobie jak najbardziej iść na listę transferową. Stearman, ty też szału tutaj nie robisz, kolego. Do listy, na listę transferową pójdziesz. McDonald, o goddamit, nie no, tego gościa to też my tutaj ostatnio dołączył do klubu, niestety. Rozwiązywać z nim kontraktu nie będziemy, aż tacy zdesperowani to my nie jesteśmy. Wow, tego Foleya to trzeba obowiązkowo sprzedać. 28 lata, strasznie słaby overall. Jak na nasz klub oczywiście, strasznie słaby. Elo Kobi, o nim też myślałem, żeby go sprzedać, mimo już ma 95 siły. No to nie, niestety overall jest dla nas za mały. Mamy Andre Santosa. I myślałem jeszcze, żeby tutaj Edwardsa można by spróbować sprzedać. Ma 27 lat i szało, on tutaj nie robi. Dobra, i spróbujmy jak na razie z tymi zawodnikami. Czy ja dałem już menedżerowi, aby obserwował Bentekę? Czy dałem komuś? Zaraz zobaczę, czy ja dałem komuś. Tak, dałem komuś, żeby obserwował Bentekę. Teraz sobie poszukamy reszty zawodników, jakich chcieliśmy manualnie znaleźć. Jest to... on chyba się nie da wpisać. Nie, jest takie ten, więc... spróbujmy wpisać Szczy i czy znajdzie nam Szczęsnego. Bieszczad, Błaszczykowski, Kuszczak, Szczęsny, Piszczek. Okej, okay, samych Polaków no znalazło, no nie ma co się dziwić. Taka konfiguracja liter, no to wiadomo. Dobra, nie interesują nas tutaj nikt. Gerard Bieszczad. Gerard. Dobra, Wojciech Szczęsny. Tego zawodnika sobie również damy, aby go obserwowano. No, Tytonia już nam obserwują dosyć konkretnie. I teraz Chris Cito.
czyli lewy obrońca Zenitu, którym mi się gra naprawdę bardzo dobrze. Jestem jego, że tak to określę, fanem, lubię sobie nim grać. Gra mi się nim naprawdę świetnie. Dobra, niech scout obserwuje tego zawodnika. Tak jest. I ostatni to jest rezerwowy lewy obrońca Realu Madryt, czyli Fabio Coentrao. Powinno nam go znaleźć już teraz. Nie, napisałem Ceont. Dobra, to nam go nie znajdzie, nie ma co się dziwić. Spróbujmy teraz. Jest Fabio Coentrao. Okej, okay. Nie, nas ten zawodnik nie interesuje zdecydowanie. Dobra, niech scout obserwuje go. No i dobra, i my zobaczymy, jak się rozwinie cała sytuacja. Musimy kogoś sobie sprzedać w naszej drużynie. Albo niestety będziemy musieli rozwiązać kontrakt z jakimś zawodnikiem tak brutalnie, że tak to określę. Tymczasem mamy tutaj mecz z Evertonem. To jest bodajże nasz debiut już w Lidze Mistrzów. Może w Lidze Mistrzów, w Lidze, zwykłej Lidze, tak? Zaraz sprawdzę. Tak jest, jest to nasze pierwsze spotkanie. Mieliśmy już tutaj mecz z przesymulowany z Bastią. Potem mieliśmy mecz z PSG i Hetafe. Pierwszy przegraliśmy, drugi wygraliśmy. No i teraz nas czeka debiut ligowy z Evertonem, potem Hull City, Tottenham, Southampton. Wow, ciężko, ciężko, naprawdę. No dobra, nie przedłużając, jeszcze sobie tylko tutaj przejdę i już naprawdę możecie mówić na mnie, że jestem zdesperowany, ale sobie po prostu rozwiążemy kontrakt z zawodnikiem, który po prostu no, nie imponuje overallem i jest no po prostu słaby, tak to powiem. Dobra, więc tak. Rozwiązujemy kontrakt z Ikeme i okej, okay, Ikeme jest już na liście w wolnych zawodnikach, więc sobie przechodzimy do centrali i możemy sobie tutaj obserwować, przejść do zawodników, których obserwujemy. Tytom się już tutaj pozostało 3 dni, mamy dashboard gotowy dotyczący Coentrao, więc próbujemy sobie złożyć za niego ofertę kupna. W wysokości 8 milionów, tak jest. Ale 11 nie chcę na razie dać, tak jak nam proponuje zarząd, nie chcę jak na razie tyle dać. Coś wiemy już o Tytonie jakoś konkretniej? O, znamy jego wartość. A czemu nie możemy za niego złożyć? Aha, już złożyliśmy za niego ofertę, dobra, sorry. Nie pamiętam po prostu tego z poprzedniego odcinka, musicie mi wybaczyć. A czemu nie mam obserwowanej reszty? A nie, mam, dobra, mam Szczęsnego i mam Bentekę. Zaproponujemy Arsenalowi kupno za... Za ile? A spróbujemy najpierw tak bezpiecznie z 4 milionami. Za Bentekę spróbujemy złożyć troszkę więcej. Spróbujemy złożyć 8,5 za Bentekę. Nie, tutaj chyba, tutaj są już dziesiątki, sorry. 8,5. O tak, okej, okay, tak jest. Bentekę, dobra. Super. Dobra, czyli mamy już wszystko poustalane. Za tych zawodników, dla których chcieliśmy, mamy już poskładane oferty. Tak wygląda nasz skład, zresztą zaraz go i tak czy siak pewnie go usłyszycie. Tymczasem przejdźmy sobie do tego meczyku z Evertonem. Zagramy sobie w strojach domowych, natomiast Everton może zagrać... nie w klasycznym, chociaż klasyczne mają ładne. Zagramy również w domowych. Dobra, to było na tyle jak na razie. Ja się z wami żegnam, no i do zobaczenia po skrócie tego spotkania, no i do usłyszenia za chwilę. Na razie, cześć! Pierwszy mecz gramy na Ivy Lane, czyli gramy w roli gospodarza, a naszym przeciwnikiem będzie Everton, tak, czyli zespół, który zdecydowanie ma wysokie aspiracje w tym sezonie. Chcą jak najwięcej zdobyć w tym sezonie, jak najwięcej pucharów i chcą być jak najbliżej w lidze. To samo chcemy zrobić my, ale nie przedłużając, przejdźmy sobie do składów. Nasz skład to formacja 4-4-2 przerobiona, no i na bramce jest Hensie, potem Rafael, Zuma, Carico, Andres Santos, potem jest Piazon, Chamberlain, Sako, Stefan El-Sharawi i na ataku jest oczywiście Papi Cissé, na którego trzeba będzie uważać, a uważać będą musieli nasi przeciwnicy, no i na ataku jest obok niego Sigurd Larsson. Tymczasem przejdźmy sobie do składu Everton. Akinfejew, Common, Hettinga, Jagielka, Leighton Baines, Gibson, Fellaini, Miralas, Pinar, Roberto Martinez jeszcze na ataku wystawił tutaj Kone i Barclaya. Trzeba będzie naprawdę na nich uważać. Tymczasem już rozpoczął Everton. Chciałem was od razu na wstępie przeprosić za mój głos, ponieważ jestem przeziębiony i trochę brzmi jak... No wiem, że trochę inaczej brzmi, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tymczasem tutaj mamy 4 minutę i po prostu akcja, która mnie po prostu zniszczyła psychicznie. Nasi obrońcy najpierw nie umieli wybić piłki, potem Hensey nie trafił w piłkę, jak się po nią rzucał, no i niestety Pinar wykorzystał nasz błąd i w 4 minucie umieścił piłkę w siatce, a szkoda, bo naprawdę fatalnie się zaczęło dla nas to spotkanie. Zasłużenie zdobyty gol. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba. Kolejna akcja to 12 minuta, piłka ma Stefan El-Sharawi. El-Sharawi z za pola karnego uderza, jeszcze dobija Cissé główką, no ale niestety
Papis Cisse nie trafił na pustą bramkę z główki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. Rzućmy okiem na statystyki po tej pierwszej połowie, no i tutaj jest coś, co po prostu mnie strasznie zdenerwowało, ponieważ jak widzicie, to my przeważaliśmy, my oddawaliśmy więcej strzałów, no a niestety mimo wszystko Everton strasznie fartowną pierwszą bramkę zdobył, a potem się murowali w taki sposób, że już po prostu nie sposób było im strzelić gola. Tymczasem mamy akcję Evertonu, uwaga, właśnie to jest Everton, Osman uderza, no ale na nasze szczęście obok bramki i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Szkoda, mieliby spokojniejsze głowy. Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo radośnie i szczęśliwie, bo to w ogóle nie jest kpina, że nam nic nie wpadło, a Everton na totalnym farcie nam walnął bramkę w czwartej minucie. W ogóle nie jestem wkurwiony, nie, w ogóle, lecimy dalej. Ja pierdolę. Dobra, nie mam pytań po prostu, to jest jakaś kpina, autentycznie, no błagam was, przecież to jest... Przecież to nie jest możliwe, żeby... Coś takiego się stało naprawdę, tak? 12 strzałów i żadnej bramki, a Everton na totalnym farcie 5 strzałów, tylko 2 celne i oni strzelają, tak? Suma jest za niska za Quentrao. A ile my wam daliśmy za tego Quentrao? 8. To wam damy 10 i lecimy sobie do zarządu, żeby poprosić o fundusze. Tylko kogo oni tutaj jeszcze nie zaakceptowali? O Wojtka Szczęsnego. Za Szczęsnego ile my daliśmy? 4. Piąteczka może będzie? Dobra, poczekajcie 5 sekund, ja tylko sobie przejdę do biura i do funduszy i poprosimy ich o... Awans do Euroligi, no nie wiem czy nam starczy... Spróbujemy, ale będzie ciężko. Dobra, Euroliga, czyli Liga Europy. Fajnie to brzmi. Serio. Fajnie to nazwali tak. Dobra, to tutaj wiem, że to zawiera załączniki, ale archiwizujemy to dalej. Dobra, i symulujemy sobie dalej. I co my tutaj mamy? Mario Mandzukic odrzucił nasz kontrakt. Niestety, szkoda. No tego się spodziewałem mimo wszystko, że Mario odrzuci nasz kontrakt. Szkoda, szkoda. Aston Villa odrzuciła ofertę transferową za Benteke. A ile my nie złożyliśmy? 8. To spróbujemy im złożyć 10,5 za Benteke, może to im przemówi do rozsądku. I kogo my tutaj jeszcze mamy? Prośba, jeszcze nie pokazał pan wystarczająco. Aha, czyli znowu jesteśmy za krótko w tym klubie, dopiero w zimowym okienku transferowym będziemy mogli jak już coś poprosić. No niestety, szkoda. Czyli musimy sobie dać radę z tymi 20. Chelsea przyjęła za Bertranda, ale nie wiem w sumie, czy go będę kupował na tą lewą pomoc, czy nie postaramy się tego Quentrao i albo Cristito. Dobra. Lecimy sobie dalej i czy coś tutaj się nam już wyjaśniło? Mamy dwie aktualizacje. Okej, mamy dwie informacje w biurze. To wiemy, że przyjęła. 15 chyba was powaliło na mózg. 11. No, mogą dać 11500. Arsenal znowu odrzucił za Wojtka Szczęsnego. Dobra, to sobie spróbujemy jeszcze raz. My się nie poddajemy. 6. I już się nam tam prawdopodobnie zrobił, w pełni skompletował raport dotyczący Wojciecha. Znaczy się Wojciecha. Przemysława Tytonia. Tak, jest raport gotowy dotyczący Przemysława Tytonia. Oferta z klubu Wolverhampton, no ale co z tego, jak to się nam nic nie wytentegowało, że tak to określę kolokwialnie. No tutaj niestety nic dalej nie wiemy. Co tutaj mamy? Benteke i Nieszczęsny. A jak wejść sobie tutaj w oferty, bądź coś takiego, w historię transferową, czy coś takiego? Wytyczne dla skautów, lista życzeń, nie to. Biuro może, zespół juniorów, oferta pracy, moja kariera, cele nie, oferty pracy, nie to, zespół juniorów, szkółka juniorów, nie to, fundusze, nie, sezon, statystyki zespołu, nie to, goddammit, to wszystko nie jest to, czego ja tutaj szukam.
centrala. Gdzie są te oferty transferowe, negocjacje, czy jakoś tak? Sprzedaż zawodników, historia negocjacji. O, dobra, ale to skryli. Bertrand oczekuje. No i gdzie jest ten nasz teoretycznie ten tytoń w toku? Co te PSV tak wolno? Spróbujemy sobie jeszcze raz wystawić tutaj na tą historię negocjacji, sobie spróbujemy ponowić, że tak to określę, tą ofertę transferową za niego. Miejmy nadzieję, że to poskutkuje, bo tak jakby się zawiesiła ta akcja, że tak to określę. Dobra, lecimy sobie dalej, zaraz nas czeka spotkanie z Hull City, cholera jasna. Wow, dużo wiadomości, dobra, to wiemy. Tak, dobra, Bertrand przyjął ewentualnie nasz kontrakt, jeszcze się zastanowimy, PSV nie do przyjęcia, 3700. Dobra, spróbujemy się potargować do takiego stopnia, że spróbujemy dać 3500, bo chcemy jak najwięcej zawodników tutaj wygarnąć, nie? To musimy się targować, nie no, to w takim razie sobie odpuścimy tego Quentrau. Arsenal 8500, cholera jasna. Spróbujemy złożyć 7. Panie Wenger, proszę przyjąć mi tutaj moje 7. Aston Villa oferta nie do przyjęcia. Wow, za Bentekę, wy tyle pieniążków chcecie za Bentekę. Damy wam 13,5. I mam nadzieję, że to poskutkuje, bo to jest serio cholera jasna dużo. To jest po prostu dużo. Oferta transferowa za Davida Edwardsa jest. Nareszcie mamy tutaj jakąś ofertę. Akceptujemy ją oczywiście. No i żegnamy Edwardsa z naszej drużyny. Miejmy nadzieję, że uda się tam mu te wszystkie formalności rozwiązać. Dobra, Bertranda sobie zostawimy jak na razie. Jeżeli się nic nie rozwinie dalej z naszymi lewymi obrońcami, czy jeszcze tam jest Christito. Tylko czy my za Christito w ogóle jesteśmy już w stanie, wiemy coś o nim więcej, żeby spróbować złożyć za niego ofertę? Ile do końca? 11 dni. Ale mimo wszystko spróbujemy złożyć ofertę kupna. Christito jest jeden z kluczowych piłkarzy, musielibyśmy zaoferować około. Okej, czyli skoro oni tak mówią, to my sobie spróbujemy złożyć mniej i spróbujemy dać 8 za Domenico Christito. Tak jest, za tego gwiazdora z Zenitu. I wydaje mi się, że Tytonia ściągniemy do nas, Christito. I wtedy nam zostanie jeszcze 10 milionów chyba, tak mniej więcej. To ewentualnie będzie jeszcze na jakieś transfery w zimowym okienku transferowym. No bo bez Benteke no to nam chyba niestety nie wyjdzie, ze Szczęsnym chyba też nie. Więc co by na to, aby nie przejść sobie tutaj do wytycznych naszego skauta drugiego. Napastnik i teraz tak, groźny w powietrzu, skupiony na ataku, strzelający z dystansu, członek podstawowej dynastki, spec oczka silny i wysoki. No i dobra, to mi wystarczy, zachowujemy zmiany. No i dobra. No i teraz nas czeka ten mecz z Hull City. Przejdźmy sobie do stania składu na to spotkanie. Zagramy sobie w... Wow, jest klasyczny strój Wolves, nawet nie wiedziałem. Zagramy sobie w wyjazdowych, może one będą dla nas szczęśliwe. Mamy praktycznie identyczne, bardzo podobne stroje do siebie z Hull City. Okej, przejdźmy sobie do ustawienia składu na to spotkanie. Nikt tutaj nie jest podmęczony, ale wydaje mi się, że możemy dać spróbować zagrać zamiast Sigurdarsona damy spróbować zagrać Doyle'owi, który ma mniej siły, mniej pace'a. Goddammit. Dobra, mimo wszystko spróbujemy mu dać zagrać. Na lewej pomocy się zastanawiam, czy nie dać, zagrać komuś innemu. I chyba zrobię taki bajer, że O'Hara zagra na defensywnym pomocniku, a Piazon zagra na lewej pomocy zamiast Sako. I to będzie chyba dobre rozwiązanie jak na razie, przynajmniej na ten mecz, bo to jest tylko na ten mecz takie ustawienie, prawda? Prawda, dokładnie. Dobra, Cassidy, tutaj ci zawodnicy nas, że tak to właśnie nie interesują na ten czas. No i dobra, skład jest ustalony, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w skrócie kolejnego spotkania, tym razem gramy z Hull City na wyjeździe i miejmy nadzieję, że chociaż uda się nam z Hull City wygrać. Ja się z wami żegnam, no i na razie, cześć! Drugi mecz gramy na wyjeździe, ale gramy z zespołem zdecydowanie słabszym niż Everton, a jest to Hull City, czyli Beniaminek Premier League, tak samo jak my. Jest tutaj spotkanie dwóch Beniaminków, gramy na Stadion Nether przeciwko Hull City, będzie trzeba naprawdę uważać. Tutaj mamy ich formację 4-2-3-1. Trzeba tutaj zdecydowanie będzie uważać na ich napastnika Grahama, który już nieraz popisywał się wieloma pięknymi bramkami. Stephen Bruce również wystawił za niego Korena i na tą dwójkę trzeba będzie zdecydowanie uważać w ofensywie, ponieważ potrafią oni działać istne cuda. Nasza formacja to formacja 4-4
Kurwa i nawraca jest więcej. Potem Rafael Zuma, Kaliko, Andre Santos, O'Hara, Alessandro Chamberlain, Lucas Piazon, Stefan El Shaarawy, Papis Cisse i Kevin Doyle. Nie przedłużając, przejdźmy sobie do tego spotkania. No i tutaj mamy już w pierwszej minucie rzut wolny dla naszych przeciwników, no i niestety Huddleston na tego zawodnika również trzeba uważać. No i niestety popisał się świetną główką w drugiej minucie, przepiękne dośrodkowanie obrońcy Hull City, i potem wykończył to inny zawodnik Hull City. No i niestety Hensley był bez szans i przegrywamy już w drugiej minucie, no i spotkanie się po raz kolejny zaczęło dla nas beznadziejnie. Mamy ósmą minutę, akcja Hull City, piłkę ma Coren, no i fatalny błąd popełnił tam jeden z naszych obrońców, ponieważ chciał podać do Hensleya, a tak naprawdę wysunął idealnie piłkę Corenowi, który już tylko wystarczyło mu umieścić piłkę w siatce. No naprawdę fatalne błędy i w 9 minucie przegrywamy już 2-0. No dzisiaj kapitan zespołu pokazuje kolegom, co to znaczy duch walki. Nie po raz pierwszy błysnął wielką klasą. Rzućmy okiem na statystyki po tej pierwszej połowie. Jak widać tutaj, no prowadzi Hull City i chyba zasłużenie prowadzą, ponieważ oni oddali 3 strzały, my oddaliśmy zaledwie 1. No i w posiadaniu piłki również ten zespół wygrywa, ale miejmy nadzieję, że w drugiej połowie nasz zespół się zepnie i już właśnie rozpoczynamy. Teraz mamy 56 minutę, piłkę ma Stefan El Shaarawy. Stefan El Shaarawy, świetny nawrót, zgubił obrońców Stefan El Shaarawy, dośrodkowanie i Papis Cisse uderza słupek, a jednak nie, Papis Demba Cisse, świetny zawodnik, którego kupiliśmy mniej więcej za promocyjną cenę od Newcastle, umieścił piłkę w siatce tuż przy słupku, bez szans był bramkarz, bez szans był tutaj żaden bramkarz, no ponieważ strzał był idealny, tuż przy słupku, nie do obrony. Mamy kolejną akcję, tym razem Hull City mają rzut wolny w 67 minucie. No i Huddleston uderza, jednak nie. Dośrodkowanie do Grahama, no i Graham niestety świetnie rozegrany rzut wolny. No lepiej bym tego nie mógł rozegrać. Idealnie rozegrany taktycznie rzut wolny, no i niestety Hull City zdobyło bramkę i prowadzą 3-1. No mecz staje się jednostronny. Kolejny gol potwierdzający i tak wysoką przewagę. Znakomicie to wymyślił. Mamy 70 minutę, piłkę ma Kevin Doyle, świetne podanie do Stefana El Shaarawy, Stefan El Shaarawy umieszcza piłkę w siatce i ten wybitny Włoch umieścił piłkę w siatce. W 79 minucie prowadzimy, przegrywamy zaledwie 3-2, jedna bramka, mamy 10 minut i miejmy nadzieję, że uda się nam odrobić straty. Zapowiadają się wielkie emocje. Mieliśmy zmianę, trzeba było coś zmienić w naszej grze, zdecydowanie trzeba było wyjść bardziej ofensywnie, ponieważ przegrywaliśmy, tak, a chcieliśmy chociaż ugryźć jeden punkt w tym spotkaniu, więc musieliśmy prowadzić ofensywnych zawodników, a takim jest zdecydowanie są Sigurdsson i Sakho. Mamy 85 minutę, piłkę ma Papis Cisse, dośrodkowuje w pole karne i Sakho, świetne uderzenie głową i ten zawodnik zdobywa gola w 86 minucie. Remis 3-3, ten upragniony remis, udało się nam odrobić straty w bardzo krótkim czasie, w przeciągu 7 minut zdobyliśmy 2 bramki i jest remis 3-3 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Wyrównują, ale zasłużyli na to, nie poddawali się do końca i to się opłaciło. Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami po meczu z Hull City, który udało się nam zremisować 3-3. W końcówce się obudziliśmy i to się obudziliśmy dosyć konkretnie, ponieważ udało się nam strzelić 2 bramki w dosyć krótkim czasie, w odstępie bodajże 8 albo 7 minut. No i udało się nam po prostu, więcej nie mogę powiedzieć, udało się nam. To było szczęście, mimo iż Hull City strzeliło drugiego gola na konkretnym farcie, bo ten drugi gol to ja wiem, że się denerwujecie, jak wam pokazuję powtórki drugi raz, ale no po prostu ja nie widzę tych skrótów po prostu potem, znaczy się teraz nie widzę tych skrótów, tak, tylko widziałem to w tamtej akcji. Kto tutaj tak genialnie asystował? Powiedzcie mi, kto tak genialnie asystował? O, Kaliko jakiś świetnie wypuścił piłkę, no nikt by tego lepiej nie zrobił, Mata, Iniesta, nikt by tego nie zrobił, Ezil, Mata, Iniesta, nikt, tylko Daniel Kaliko umie tak wysunąć piłkę przeciwnikowi, geniusz kurde na boisku, nie mam pytań po prostu, zrąbał to totalnie. No i niestety później było naprawdę gorąco, ale udało się nam ostatecznie zremisować 3-3, z tego ostatniego gola się cieszyłem niemiłosiernie. Dobra, przejdziemy sobie tutaj do ustalenia, znaczy tutaj do wszystkiego. PSV przyjął ofertę za Przemka Tytonia. Okej, sobie składamy za Przemka Tytonia, 45 tysięcy tygodniówki. Arsenal nie chce przyjąć za Szczęsnego, no nic, to ja wam tyle aż za niego nie dam, ściągniemy sobie Tytonia. No tutaj Aston Villa, no cały czas jest niezadowolona niestety z naszej kwoty, szkoda. Mamy informację, że sprzedaliśmy Edwardsa do Middlesbrough.
I Zenit uważa, iż nie jest to oferta do przyjęcia, jaką zaoferowaliśmy. Spróbujemy złożyć 9,5 za Domenico Cristito. Chociaż w sumie nie ogarniam do końca, ile on miał overall. Miał chyba 81 w pikie 13, aż tak mu się chyba raczej nie zmienił. Anglia nie ma tu nikogo odpowiedniego. Dobra, czyli łowcy talentów i tego sobie zmienimy. Czy możemy go sobie zmienić? Zarządzaj scoutem, przenieś scouta i przeniesiemy go z Anglii do Włoch. Okej. Dobra, przenieśliśmy go i tutaj zaraz się zobaczy, bo szczerze powiedziawszy zdecydowanie bardziej powalał Cristito niż Bertranda. No więc okej, lecimy sobie dalej i zaraz nas czekamy czystotkami, ale on nie w tym odcinku. Mam nadzieję, że uda się nam wszystko tutaj ogarnąć jeszcze w tym odcinku. Konferencja prasowa, no tutaj trzeba zmotywować nasz zespół na to spotkanie. Nie! Co ja zrobiłem? Z Zenitu usunąłem. A nie, to my akurat mogę usunąć. Dobra, Tytoń przyjął kontrakt, więc się cieszę bardzo, ponieważ udało się nam pozyskać tego Polaka i mamy jeszcze 15 milionów przy sobie. Okej, Bertranda na razie brak tutaj. I zaraz zobaczymy, czy coś się z Zenitem nie do przyjęcia. No Zenit cały czas się jest przy tym swoim 11. Spróbujemy złożyć po prostu zwykłe 11. Miejmy nadzieję, że teraz wyjdzie, miejmy nadzieję. Dobra, przyjął Przemek Tytoń, bardzo się z tego powodu cieszę. Przejdźmy sobie do składu w takim razie. Okej, skład. I gdzie tutaj jest Przemek Tytoń? Gdzie ty jesteś, Andrzeju? Ej, no, to jest oczywiście naszym podstawowym numerem 1, więc Hensei'a w sumie możemy sobie spróbować sprzedać, bo tak czy siak Kotorowski będzie bronił nam tutaj jako rezerwowy bramkarz. I wprowadzimy sobie jeszcze tylko tutaj na ławkę, kogo my tutaj możemy wprowadzić. Możemy sobie wprowadzić McDonalda albo Davisa. Davisa spróbujemy sobie wstawić, znaczy spróbujemy, wstawimy sobie Davisa, bo próbować tutaj raczej nie ma czego zbytnio. Dobra. Wszystko jest ustalone. Przyściutko. Dobra. Wszystko mamy ustalone. To w takim razie na razie sobie spróbujemy wystawić Hensei'a na listę transferową. Hensei. Na pewno się ktoś skusi, jest całkiem dobrym bramkarzem. 26 lat, 73 czy tam 72 overalla. Może się jakiś drugoligowy zespół, albo nawet z pierwszej ligi angielskiej, jeśli ktoś na niego skusi, jakiś Beniaminek czy coś. Dobra, mamy tutaj jeszcze 2 dni i co my tutaj mamy? Zenit przyjął 11 za Domenico Cristito. Okej, teraz mu trzeba pomachać pieniążkami przed głową, aby się zgodził. Dobra, oferta transferowa za Kurta Zumę od Hull City. Nie sprzedamy naszego podstawowego obrońcy do naszego przeciwnika, z którym ostatnio udało się zremisować. Sorry, Hull City. Nope. Dobra, finanse sobie musimy dać po prostu troszkę więcej na płacę. Na pensję, sorry. 80 tyknie. No i dobra, przechodzimy sobie jeszcze raz do biura. I Zenit przy ofertę na w takim razie składamy sobie ofertę kontraktu dla Domenico Cristito. Okej, 80 tysięcy, 10 tysięcy więcej tygodniówki. Miejmy nadzieję, że przekona tego zawodnika do dołączenia do naszego zespołu. Bo nas tutaj już czeka tylko jeden dzień, więc fajnie by było, jakby się nam udało jeszcze ściągnąć Cristito do tego czasu. Czy tak będzie? Ty Cristito, skurczywyku. Oczekujemy lepszych warunków. Jakich? 85? Chcesz, Andrzej? Serio, nie mogę dać mu 85. Aż tak jesteście szczegółowi. Finanse. No, udało się. Wow, to był ruch roku. Dobra, Cristito odrzucił oferowany kontrakt. Składamy mu 85. Albo dobra, jak możemy, to już mamy te 90, nie? Kluczowy zawodnik, okej, dobra. Kurta, co my sobie odrzuciliśmy, okej, to już nas też nie interesuje, to też nie. Dobra, i teraz nam zostało tylko tych dwóch lewych obrońców. Zdecydowanie wolałbym tego u góry niż Bertranda. Wy chyba raczej też. No dobra, to jest jak na razie tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeszcze tylko wam pokażę skład na sam koniec, jakie my tutaj przeprowadziliśmy transfery. Jest Tytoń, jest Rafael. Jest sobie tutaj oczywiście nasz papis Cissé.
Miejmy nadzieję, że uda się nam wciągnąć jeszcze jakiegoś zawodnika. Ja również mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że wy również macie taką nadzieję. Boże, co ja gadam? Nie mam pytań. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję. Znowu nadzieja. Goddamit, za dużo mówię nadzieję. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że dacie łapkę w górę. I mam nadzieję, że skomentujecie. I również mam nadzieję, że wbijecie na Facebooka. I mam nadzieję, że się wam podobał odcinek. Na razie, cześć!